Może zacznę od tego, czym jest znak towarowy. W najprostszych słowach to oznaczenie, które odróżnia produkty lub usługi przedsiębiorstwa od produktów czy usług innych firm na rynku. Znak towarowy może być słowem, słowem połączonym z grafiką, jak znak słowno-graficzny, może być samym symbolem, jak logo, ornamentem, kompozycją bądź formą przestrzenną. Ale również znak towarowy może być nazwiskiem i znamy bardzo dużo takich znaków towarowych, o których nawet nie wiemy, że mogą pochodzić od nazwisk, jak Ford, Bosch, Dior, czy z naszego podwórka polskiego Eris Wedel. Jeżeli chodzi o dlaczego warto zarejestrować znak towarowy, to rejestracja oznacza dla nas prawne zabezpieczenie znaku towarowego. Dzięki temu można zbudować reputację znaku od początku jego istnienia. Jednocześnie rejestracja daje prawo do używania symbolu R, obowiązuje też przez okres 10 lat od daty zgłoszenia i można ją odnawiać tak długo, jak chcemy chronić znak. Jeżeli chodzi o rejestrację, to jest to ochrona dla naszego biznesu, bowiem rejestracja chroni Twój znak towarowy przed użyciem przez konkurencję, osoby trzecie w tym samym obszarze działalności. Dzięki rejestracji właściciel znaku ma prawo do pozwania przed sądem, tego, kto używa marki, podszywa się pod nią, a także do odszkodowania. Dużo łatwiej jest dochodzić roszczeń przed sądem, jeżeli ma się w ręku świadectwo ochrony na znak towarowy. Dzięki rejestracji również służby celne są upoważnione do blokowania importu towarów, które naruszają nasz znak towarowy. Znak towarowy to również inwestycja, bowiem dzięki rejestracji stajesz się właścicielem znaku towarowego, więc masz możliwość jego sprzedaży, udzielenia franczyzy, licencji, czerpania korzyści. Rejestracja daje właścicielowi znaku przychody wynikające z monopolu, z wyłączności. Również zapewnia szybszą możliwość ekspansji o nowe terytoria. Można wybrać terytorium ochrony swojego znaku, może to być wyłącznie ochrona w kraju, może mogą być to kraje Unii Europejskiej, jak również różne kraje wybrane na świecie. Znak zarejestrowany trafia do rejestru znaków towarowych, które w Polsce prowadzi Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to takie upublicznienie zawiadomienia o własności za pośrednictwem rejestru znaków towarowych. Uważam, że bez silnej chronionej marki trudno wyobrazić sobie dziś budowanie biznesu.